Jakie plany na przyszłość mają uczniowie słupskich szkół? Czy będą kontynuować naukę na uczelni wyższej, czy też od razu rzucą się w wir pracy zarobkowej? Jakie są ich oczekiwania względem rynku pracy i czy wiążą swoją pracę ze Słupskiem? Te z pozoru błahe pytania mają istotne znaczenie dla nas, osób dorosłych. Wszak to właśnie młodzi będą w przyszłości odkładać składki na nasze emerytury. Jeśli większość z nich zrobi to poza granicami kraju, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mieć wyjątkowo twardy orzech do zgryzienia. My przy okazji też. Wraz z redakcją portalu Gryf24 ustawiliśmy przy Alei Wojska Polskiego posterunek, z którego ostrzeliwaliśmy pytaniami napotkaną młodzież. Gdzie byś chciał pracować po zakończeniu szkoły? Chciałbym zostać mechanikiem. Mechanikiem jakim? Samochodowym? Samochodowym. A dlaczego akurat mechanikiem? No bo od małego się bawiłem zawsze w jakichś samochodach z ojczymem. I wychodzi ci to? Tak. A gdzie się uczysz? W szkole właśnie mechanicznej? Nie, aktualnie się uczę w gimnazjum na Dunikowskiego. A powiedz mi, a po takiej szkole, jak myślisz, po zakończeniu nauki, ile chciałbyś zarabiać na początek? Nie wiem, no z 2000 później bym chciał załadować swój warsztat na pewno. A warsztat chciałbyś mieć w Słupsku, czy chciałbyś wjechać do większego miasta? W Słupsku. Po zakończeniu szkoły gdzie chciałbyś pracować? Chciałbym zostać fryzjerem. Fryzjerem? Tak. A dlaczego akurat fryzjerem? No bo zawsze lubiłem się bawić włosami ogólnie. Sam sobie fryzurę robisz? Tak. A powiedz mi, ile taki fryzjer zaraz po szkole początkujący może zarobić? Nie wiem, około 1200-1800 zł. Czy to by była dobra dla Ciebie wypłata, czy raczej za mała na początek? Dobra jest na początek. Tak. Chciałbyś być w Słupsku, czy raczej gdzie indziej? Raczej bym pracował u brata w Gdańsku. A, czyli to jest tradycja rodzinna, tak, fryzjerstwo? Nie, ja tylko taki, siostra. Ja będę chciałam być pedagogiem. I ogólnie na pedagogikę będę szła. No ogólnie nie wiem, albo w szkole, albo takim po prostu psychologiem, może coś takiego. Nie wiem, czy wiesz, że pedagogów jest teraz za dużo na rynku na razie, no i na razie nauczyciele nie są potrzebni. No to też tym sprawiać może tak psychologiem być, coś w tym kierunku ogólnie. Czyli jeżeli psycholog, to już musiałby skończyć właśnie studia też psychologiczne. Tak, tak. Czyli generalnie w pedagogikę, psychologię, tak? A jak myślisz, ile może zarobić taki pedagog czy psycholog? Nie mam pojęcia, ale słyszałam, że nie jest tak źle. Co pani chciałaby zrobić po zakończeniu nauki? Chciałabym kontynuować naukę, tylko że... Ale już po zakończeniu całej nauki. A. Kim chciałaby pani być? Nie wiem, mieć dzieci. Czy nie wiąże pani... Domem i kontynuować siłownię. Zająć się domem, kontynuować siłownię, to znaczy? Chodzić, ćwiczyć. A, czyli chciałaby pani prowadzić dom, wychowywać dzieci, znaleźć męża, który byłby na tyle uposażony, że mógłby utrzymywać panią i dzieci, tak? Czyli nie chciałaby pani pracować zawodowo? Nie. Nie wiem. Jestem jeszcze za młoda, żeby myśleć o tym. Co chciałbyś robić po zakończeniu nauki? Wyjeżdżam do Gdańska na studia. A do Gdańska na studia? Czy po tych studiach wrócisz do Słupska? Nie ma mowy. Dlaczego nie? Ponieważ nic tu nie ma dla mnie ciekawego. A to jakie studia są w takim razie w Gdańsku? Psychologiczne. No tu w Słupsku, z tego co wiem, też potrzebują bardzo psychologów. No tak, no ale ani Akademia Pomorska nie prezentuje według mnie jakiegoś wysokiego poziomu, a poza tym Słupsk nie jest moim zdaniem miastem rozrywkowym z przyszłością. I wcale psychologów nie wydaje mi się, żeby potrzebowali, bo jest sporo. A jak myślisz, po zakończeniu studiów, ile taki psycholog mógłby zarobić? Psycholog? Bardzo mało, dlatego idę do szkoły psychoterapii potem, a to już pewna praca. Rozumiem, dobrze. Czyli na pewno nie wrócisz do Słupska? Nie, nie mam mowy. Obecnie jestem uczniem pierwszego liceum ogólnokształcącego, drugiej klasy, o profilu matematyczno-geograficznym. Takim moim wymarzonym kierunkiem studiów jest geografia na Uniwersytecie Marynarki Wojennej w Gdyni. A co po takiej geografii można robić? A ogólnie jest to kierunek związany stricte z wojskiem lub nawigacją, zależnie od preferencji. Czyli chciałby pan swoją przyszłość związać z wojskiem, tak? Tak, można tak powiedzieć. A jak pan myśli, jakie zarobki zaraz po studiach może oczekiwać taki młody adept geografii wojskowej jak pan? A myślę, że tam nie można liczyć na jakieś niesamowite kokosy, ale jakoś idzie związać koniec końca. Myślę, że około 2000 tak na rękę, czyli netto. Czyli taka pensja na początek by pana satysfakcjonowała, tak? No tak, tak, wiadomo. Nie od razu się jest dyrektorem czy tam generałem w przypadku wojska. Oczywiście. A czy po zakończeniu studiów i w wojsku chciałby pan być w Słupsku, czy raczej gdzieś poza miastem? A w sumie jest mi to obojętnie. Chciałbym zwiedzać kraj, czy też całą Europę, ale w Słupsku też nie jest źle. Rozumiem, czyli tam po prostu, no tak jak to specyfika pracy wojskowej, tam gdzie pana rzucą, tam pan będzie pracował i będzie pan tam zadowolony, tak? Tak, tak, no ja tam nie mam nic do gadania, tam gdzie mnie wezmą, tam pójdę. No, pracować. Ale gdzie? W lasach państwowych. No proszę, jakie sprecyzowane plany, jako leśniczy? No,
Dlaczego akurat w Lasach Państwowych? No bo w technikum leśnym się uczy. Jak myślisz, ile taki leśnik na początek może zarobić? No nie wiem. Podleśniczy? Około 2000 pewnie, nie wiem, nie mam pojęcia. Co chciałbyś robić po zakończeniu nauki w szkole? Idę na studia. A po zakończeniu studiów? Już w ogóle, jak sobie wyobrażasz swoje życie zawodowe? Nie wiem. Jeszcze nie mam planów, jestem dopiero w pierwszej klasie. Ale nie w pierwszej klasie szkoły podstawowej, mam nadzieję. Nie. A w jakiej? No to słuchaj, jesteś w pierwszej klasie technikum jakiego? Zespół Szkół Mechanicznych w Słupsku. No i czy swoją przyszłość wiążesz właśnie z zawodem? Tak. Więc kim chciałbyś być? Technik mechatronik. To znaczy, co byś chciał robić? To polega na tym, że mogę na przykład iść na Politechnikę i wtedy będę na przykład rysunek techniczny, to mogę rysować rysunki techniczne dla danych firm. A czy myślisz, że będzie dla Ciebie praca w Słupsku? Wątpię. Czyli chciałbyś się przenieść do jakiegoś innego miasta, tak? A gdzie konkretnie? Jeszcze raz? Za granicę. Gdzie konkretnie? Nie wiem. No ale to musisz też znać język. Angielski. No, czyli Anglia, Dania, kraje skandynawskie. Czyli chciałbyś być pracownikiem wyspecjalizowanym w pewnej dziedzinie i pracować za granicą. A powiedz mi, a jakie zarobki Ci się marzą? Tyle, żeby wystarczyło na życie. Tak mniej więcej miesięcznie na początek, jak myślisz? 2000, koło 3. Dobra, mówisz, że idziesz, spieszysz się, bo idziesz się uczyć grać na gitarze, to... A co mam wspólnego? Ja gram na gitarze. Jesteś muzykiem też? Tak. A może swoją przyszłość będziesz wiązał właśnie z muzyką? Raczej nie, bo muzycy to słabo zarabiają i tak. A po co grasz na gitarze? Dla przyjemności. Podsumowując dzisiejszy odcinek Słupskiej Sądy Ulicznej, ciężko dojść do jednoznacznych wniosków. Spora grupa napotkanych uczniów nie zastanawiała się jeszcze nad przyszłością, inni z kolei wykazali się całkiem sporą wiedzą na temat rynku pracy, konkretnie planując swoją ścieżkę kariery. Szkoda tylko, że wielu pytanych swoją przyszłość wiąże z większymi miastami, narzekając na brak perspektyw w Słupsku. Mamy nadzieję, że wyłoniona w listopadowych wyborach władza przyjrzy się temu problemowi.